Dzień dobry, hejka, czyli witajcie, ja jestem Kasia, a razem ze mną Radosław Skokiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Panie Radku, bo to chyba już tak wypada. Nie wiem, można mówić mi na ty, ja się czuję tutaj bardzo młodo i... No i generalnie myślę, że jak łączy nas gdzieś tam jakaś wspólna pasja, to powinniśmy, że tak powiem, przejść na ty od razu. Spoko. No to Kasia i lecimy. Słuchaj, Freak Fighty. Ty występowałeś na FFF z Krystem Pudzianowskim. Też trochę podobnie, bo jednak to była gala taka półsportowa, taka mieszana, prawda? Ale jak się czujesz w takim środowisku właśnie Freak Fightowym? Jak się czuję? Dobrze się czuję. No wiadomo, że ja nie jestem prawdziwym fighterem, więc ciężko, żebym gdzieś tam aspirował, że tak powiem, do federacji takich typowo sportowych. Więc fajnie, no dużo się dzieje, czasami jest wesoło, czasami troszeczkę dziwnie, szokująco, ale fajnie, no cieszę się, że gdzieś tam mogę tutaj brać w tym udział i poznawać też nowych ludzi, bo to też, wiesz, ja pochodzę z innego zupełnie świata, z kulturystyki, a tutaj nagle poznaję i, jak powiem, rozwijam się w zupełnie innej dziedzinie. Także super, bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. A jeżeli chodzi właśnie o to zaplecze takie dymowe Freak Fightów, nie jest to trochę za dużo dla ciebie? Nawet tutaj właśnie Ferrari z WOM, którzy mają Freak Fight? No tak, no, wiadomo, ja mówię, że to nie jest jakby w moim stylu, wiadomo, nie? No ale no co, ja zdaję sobie sprawę, że jest oglądalność i że ludzie tego potrzebują, więc jak jest zapotrzebowanie, to być może niektórzy muszą się aktywować. Ja natomiast nie chciałbym być tak postrzegany i wolę zostać sobą, być gdzieś tam, że tak powiem, delikatnie z tyłu i nie będę tutaj na siłę robił dymów, chociaż wiem, że pewnie bym zdobył większą popularność, ale nie, dziękuję. No na pewno, ale ty też właśnie jako ten mistrz kulturystyki z tej strony szacunek masz, więc... Ja dlatego mówię, bardziej się czuję sportowcem i wolę być postrzegany jako sportowiec niż jako nie wiem, zadymiarz na przykład na Freak Fightach. Jasne. Muszę wytłumaczyć z tą jedną kwestię. Na wywiadzie wczoraj z Kubą Kuligiem powiedziałeś, że podoba ci się zachowanie Ferrariego, czy tam, że lubisz go tak, że uważasz, że jest śmieszny? Nie, znaczy powiedziałem, że ja Ferrariego znam, bo mnie pytał, kto wygra. Tak? A ja mówię, że akurat Ferrariego to znam, bo już go nieraz widziałem na jakichś walkach, natomiast jego przeciwnika, Bombę, dopiero pierwszy raz w życiu zobaczyłem tutaj, więc on mnie pytał, kto wygra, więc ja mówię, no nie wiem, mówię, wiem, że Bomba tylko raz walczył z tym Tarzanem, tak, i przegrał, natomiast Ferrari, wiem, że miał kilka tych walk wygranych, więc podejrzewam, że wygra Ferrari, bo wiem, że jest zdolny do tego, żeby gdzieś tam dać, natomiast tego chłopaka w ogóle nie znam, więc ciężko mi ten. Oczywiście uważam, niech wygra lepszy, nie jest tak, że ja jestem, nie wiem, jakimś tam fanem jednego czy drugiego, ale niewątpliwie będę chciał zacząć tą walkę. Okej, okay. Ale fajnie, że to wyjaśniłeś, bo właśnie w komentarzach takie były nieścisłości, że wyszło tak, jakbyś go jednak popierał, lubił, a wiesz, że jako uznany sportowiec, kiedy mówisz takie coś o osobie, która tam jednak jest dosyć kontrowersyjna, to tak wyszło. Nie, no ja tam absolutnie nie popieram takiego zachowania, uważam, że tak nie powinno być, nie? Gdzieś tam, no nie wiem, być może ta ochrona też tu powinna w takim razie być w czasie robienia wywiadu, ale myślę, że chyba nikt się tego nie spodziewał. No i oczywiście myślę, że jest niedopuszczalne absolutnie i naganne, nie? Natomiast no niewątpliwie jest to jakiś sposób na promocję własnej osoby, bo tutaj tu kolega właśnie twój opowiadał, że na całym świecie komentowali, także tak. nagle przez coś takiego stał się sławny na całym świecie. No, no tak, to jednak jest jakiś sposób na wybicie się. Ja zapytam cię... Aczkolwiek ja mówię, no nie, ja bym tak nie chciał, nie? Ach, Jezu. Nie byłbym do takiego czegoś zdolny i za żadne pieniądze bym coś takiego nie zrobił. Właśnie miałam zapytać, czy jest jakakolwiek osoba, nawet może, no też może mniej medialna, z którą ty byś miał taki konflikt, albo chociaż troszkę w podobnym stopniu? Myślę, że nie, że ja nie mam jakichś konfliktów, bo raczej ja jestem taki, mówię, bardziej do tych ludzi otwarty i jakoś mam szczęście, że nie mam za wielu jakichś hejterów i myślę, że ci ludzie też raczej darzą mnie sympatią, cieszę się, więc... Nie mam raczej. Raczej, jeżeli ktoś jest, kto mi nie pasuje, to ja taką osobę, jak powiem, gdzieś tam odcinam od kontaktu i nie mam sobie problemu. Więc ja się otaczam ludźmi, którzy są, że jak powiem, życzliwi mi i dobrze mi życzą, więc a ci, którzy życzą źle, to albo na nich nie zwracam w ogóle uwagi, albo ich po prostu nie ma wokół mnie. O jutrzejszej walce chcę jeszcze porozmawiać, bo po to tutaj jesteś. Czy zaskoczył cię dzisiaj Kondrat, czy nie? Dzisiaj? Tak. Nie, no dzisiaj niczym mnie nie zaskoczył. Ja wiem, że on tam na pewno będzie się tam chciał przewracać i tak dalej, więc pokazał to. No i co? Zobaczymy. Także... A ty nie pokazałeś, jesteś gotowy?
Tak, no wiadomo, że ja tam tego parteru nigdy nie robiłem. Gdzieś tam to zaczynałem, zacząłem teraz, że tak powiem, mocniej trenować. Ale no, zdaję sobie sprawę, że on na pewno gdzieś tam ten parter będzie szukał tego parteru, więc pewnie będziemy tego szukać razem, chcąc, nie chcąc. Natomiast mówię, no dzisiaj w tych dużych rękawicach to i tak dalej, mówię, poza tym tak naprawdę bez żadnej rozgrzewki, bo to mówię, no nie będę tutaj cudował, wiadomo, jeszcze coś się, nie daj Boże, naciągnie albo skontuzjuje, wiadomo, że w moim wieku łatwiej jest na pewno, no to mówię, zróbmy, mówię, byle co, tak delikatnie, żeby było bezpiecznie. Tylko nie rób tylu obrotówek tak jak Burnejka, ostatnio. No, a właśnie ta obrotówka mi dobrze wychodzi, ale też mi mówią, żeby tego nie robić. A ewentualna walka z nim wchodziłaby w grę, jak myślisz, chciałbyś? Wiesz co, to ciężko powiedzieć, bo ja Burnejkę znam prywatnie, bardzo go lubię, ale wiadomo, sportowo można o tym pomyśleć. Coś fajnego, no nie? No, na pewno, tak. Okay, a jeszcze kwestia kondycji. U ciebie był, znaczy w ogóle u ciebie i u osób, które są wadze ciężkie, jest to duży problem. Też widziałam po tej rundzie jednak, lekka zadyszka chyba była, prawda, czy nie? Tak, no była trochę zadyszka. Myślę, że ja jestem też taką osobą, że się musi troszeczkę rozgrzać, żeby tak trochę, jak to mówią, że przepalić i tak dalej. Ja tutaj taki wyszedłem pierwszy, to i tak dalej, trochę tak byłem lekko poddenerwowany i tak sam się dziwię, że tak, ale tak mówię, jakoś nie za bardzo oddychałem, mówię, no dobra. Ale jutro będzie dobrze. Jutro będzie dobrze, tak, na pewno. Okej, okay, to jeszcze szybko. Która runda? Pierwsza, co? Druga? Która runda? Pierwsza, druga, nokaut. No ja myślę, okay, że... dystans? Ja myślę, że to się skończy przed czasem. Myślę, że nie wiem, druga runda. W porządku. Jej szybki typ, nie wiem, czy ci Kuba o to pytał, Denis Szpilka, bo to walka też taka bardzo medialna. No ja mówię, ja zawsze mówię, że kibicuję Szpilce, bo kibicowałem mu, jak był bokserem, jak startował w boksie, kibicuję mu dalej. W porządku. Dobra. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.